występują. Na przekór przeznaczeniu. Chcecie mi zwrócić udziały? Jak najbardziej. Już to omawialiśmy. Zawsze uważałem, że pracownicy powinni móc wpływać na politykę firmy. Ale ponieważ kocham cię jak córkę... Wybacz mi, że gdy kupowałem twoje udziały, wykorzystałem twoją, powiedzmy, że trudną sytuację. Dlatego związki zawodowe chcą ci zwrócić twoją część firmy. Wiemy, że zapłaciłaś mnóstwo pieniędzy, żeby pomóc siostrze. Zrobiłam pewne obliczenia i sądzę, że... Chwileczkę. Mam znów zostać współwłaścicielką firmy? Tak, oczywiście. Chcemy, żebyś była większościowym udziałowcem. Właśnie. Chwileczkę. Sprzedaż udziałów to poważna sprawa. Zgadza się. Dlatego musimy dokładnie sprawdzić wszystkie przepisy prawno-finansowe, a to potrwa przynajmniej rok. Na razie chcemy, żebyś nas reprezentowała. Jest pewna luka prawna, którą moglibyśmy wykorzystać. Jestem wam wdzięczna, ale nie rozumiem, dlaczego chcecie, żebym wróciła do firmy. Bo potrafisz walczyć o firmę jak lwica, choć dla mnie możesz nie wracać. Sprzedałam swoje akcje. Nie chcę tej firmy. Przechodzisz trudny okres. Powinnaś przemyśleć swoją decyzję. Dobrze wiem, co robię. Ta firma nie należy do mnie. Ona należy do was. Dobrze mówisz. Dotrzymałam obietnicy złożonej Ismaelowi. Nie chcę więcej pieniędzy. Niech Magdalena i Ignacio dalej płacą za swoją głupotę. Jestem tu. Pragnę mieć swoje życie. Dziękuję wam bardzo, ale dziś żegnam się z firmą. Zastanów się. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Pacio, dziękuję. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Dziękuję wszystkim, dbajcie o firmę. Tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión.
Cześć, Ituma. Witaj. Gertrudis nie otworzyła? Pukałem, ale nikogo nie ma. Wróciłaś na stałe? Kocham Gertrudis i Felicito. Potrzebują wsparcia nas wszystkich. Dlaczego tak mówisz? Mam złe przeczucia. Gertrudis i Felicito są mi bardzo bliscy. Wróciłam, bo czuję, że nad nimi zbierają się czarne chmury. Wiem, że świat biznesu to nie twoja bajka, ale wygrałaś los na loterii. Raczej problemy. Na dodatek straciłam Ismaela. Ismael zrobił wszystko, żebyś była szczęśliwa, a ty to odrzucasz. Co mogę zrobić dla firmy? Ismael chciał dać nauczkę swoim dzieciom, ale niektórzy nigdy się nie uczą. Chciał, żebyś była szczęśliwa. Jestem. Skończ z tą śpiewką. Mówię poważnie. Sprzedałaś swoją przyszłość. Przykro, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nieprawda. Mam jeszcze pieniądze ze sprzedaży akcji. Część poświęciłaś na okup. Skończmy z tym. Radziłam sobie w gorszych sytuacjach. Masz rację. Jestem egoistą. Patrzę na wszystko ze swojej perspektywy. Chcę ci pomóc, ale muszę wiedzieć, jakie masz plany. Zamierzam założyć szkołę tańca dla kobiet w więzieniu. Nie interesują mnie kłótnie o spadek. Szlachetne czyny zmieniają świat. Nie wiem, czy go zmienię, ale byłabym szczęśliwa. Z drugiej strony martwię się o siostrę. Chciałabym być przy niej. Może powinnam pojechać do Girardot. To zbyt duże ryzyko. Nie mogę zostawić jej samej. Powiedziała, że nie chce, żebyś przyjeżdżała. Będąc tutaj, możemy bardziej jej pomóc. Nie wiem jak. Nie możesz się narażać. Może wyjedźmy w podróż. Podróż? Tak. Nie ma mowy. Muszę tu zostać, zorganizować sobie życie i wspomagać siostrę. Zamierzam prowadzić lekcje tańca dla więźniarek. Sprzedać dom i kupić sobie coś mniejszego. A ja? Jest dla mnie miejsce w twoim życiu?
Cieszę się, że stanęłaś na nogi i jesteś szczęśliwa. Dziękuję. Przykro mi, że straciłaś firmę. Niczego nie straciłam. Dobrowolnie z niej zrezygnowałam. Wiesz, co jest niesamowite? Bardzo cię polubiłam. A ja ciebie. Muszę ci coś powiedzieć, ale nie wiem jak. Rigoberto chce sprzedać akcje Ignacio. Ignacio wie? Nie. Rigoberto wykorzystał fakt, że Ignacio jest w więzieniu i przekonał go, by dał mu pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. Niewiarygodne. Ignacio jest przekonany, że zawsze postawi na swoim. Popełnia błąd. Masz rację. Magdalena i Ignacio poprosili mnie, żebym to ja wykupiła akcje od Rigoberto. Mam pewien plan. Właśnie dlatego wycofałam się z firmy. Mam dość intryg, walki o władzę i pieniądze. To nie dla mnie. Rozumiem, ale wysłuchaj mnie. Nie przekonasz mnie do powrotu. Nie zamierzam. Dużo myślałam i wpadłam na szalony pomysł. Ale musisz mi pożyczyć pieniądze. Żeby kupić akcje od Rigoberto? Tak. W porządku. Ale pod jednym warunkiem. Nie oddasz tych akcji Ignacio. Ignacio nie chce ich sprzedać. Każdy z nas ma jakieś marzenia, ty pewnie też. Tak. Zasługujesz na tę firmę. Możesz na mnie liczyć. Umowa stoi? Stoi. Wiem, że oddasz mi je z procentem, oczywiście. Co to? Vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices. ¿Y esto? Buenas noches. Para Magdalena. Dla kogo ta serenada? Dla Magdaleny. To miłe, że młodzi ludzie potrafią być romantyczni. Tak mnie wychował tata. A felicito. Bueno. Przerwijcie. Nie mów, że to serenada dla mnie. Oczywiście, że nie, to dla Magdaleny. Nie ma jej. Jak to? Wyszła z Foncio. Musisz na nią poczekać, ale nie wiem, kiedy wróci. Wybaczcie. Nie wyszło jak planowałem, ale zapłacę wam. Nie marnujmy takiej okazji. Pożyczysz mi? Kwiaty czy grajków? Claudio, co robisz? Nie jestem zbyt romantyczny, ale nie chcę żadnej serenady. Nie ja sprowadziłem grajków, lecz ten młodzieniec. Ale skoro już tu są, jesteś oportunistą. Jestem zakochany, a to różnica. Wyjdziesz za mnie?
Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, czy mogę zastrzec swój numer telefonu, żeby nie wyświetlał się na ekranie telefonu osoby, do której dzwonię. Można? Aż 8 dni? To bardzo długo. Sprawa jest pilna. No, sí, 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 no, no, yo la entiendo. Będę szczera. Pero venga, vea, yo le voy a ser honesta. ¿Jest pani matką? ¿Usted mamá? Bueno, mire, es que imagínese Świetnie. Que, pues, yo tengo un hijo, sí. Mój syn pogubił się w życiu. Así como medio alborotado, entonces yo le quiero dar una lección. Chcę mu dać nauczkę. Pero yo necesito que cuando lo llame. Potrzebuję móc dzwonić do niego, ale anonimowo. Dziękuję, jestem pani bardzo wdzięczna. Jest pani bardzo miła. Matko Święta, pomóż mi. Ignacio mówi, że to najważniejsze. Rigoberto musi uwierzyć, że dostanie pieniądze. Skrytykował mnie za pomysł z fałszywymi banknotami, bo był absurdalny. Z kiepskich pomysłów rodzą się dobre. Powiedziałbym mailem przesłać mu propozycję naszej umowy. Interesuje mnie to. To pomysł Ignacio. On się na tym zna. Wiem, ale nie jestem zainteresowana. Nie pomożesz nam? Chcesz, żeby Rigoberto sprzedał akcje byle komu? Nie byle komu. Komuś, kto na nie zasługuje. Jak to? Rigoberto już je sprzedał. Komu? Mnie. Te twoje żarty. Omal ci uwierzyłam. Niby jak to zrobiłaś? To proste, zapłaciłam mu. Ale jak to zrobiłaś, żeby zapłacić mu na niby? Zapłaciłam mu naprawdę. Prawdziwymi pieniędzmi? Tak. Oszalałaś? Ignacio zapłacił za swoje własne akcje? Już nie są jego, są moje. Nie rozumiem. Kurza mnie, że będę twoją wspólniczką, ale już ci tłumaczę. Kupiłam udziały Ignacio od Rigoberto. Dlaczego? Bo chcę je mieć. Po co? Chcę zostać właścicielką tej firmy. Od czegoś trzeba zacząć. Zwariowałaś? Wiesz, że brat nie chciał sprzedawać udziałów. Twój brat zabił Ismaela, jedynego mężczyznę, którego kochałam. Mam w nosie Ignacio. Jak mogłaś? Niczego nie żałuję. Jestem szczęśliwa. Coś ci powiem. Ty i twój brat na nic nie zasługujecie. Zobaczymy, co powie Armida, gdy się dowie. Wiesz, kto pożyczył mi pieniądze? Jak mogłaś to zrobić? Nie miałaś prawa. Lucila i Pacio zasługują na firmę. Rigoberto oszukał mojego brata. Ignacio nie chciał sprzedawać akcji, a ja nie chciałam, by zabił własnego ojca. Nie zabił go. Pożałujesz swojej decyzji. Myślisz? Jakim prawem nas osądzasz? Nie jesteś lepsza od nas. Wynoś się z mojego domu. Nie musisz mnie o to prosić. Wyjdę z własnej woli. Słuchajcie, ten dom należał kiedyś do mnie i mojej rodziny. Ta kobieta nas okradła. To złodziejka. Dzięki Bogu, coś ci zrobili? Nie, ale to wszystko jest bardzo dziwne. Nie mówiła mi Litumie, że on do ciebie dzwonił. Wytłumacz mi, co się dzieje, czego on chce. Co Miguel ma z tym wspólnego? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Ah, yo le dije.
Mówiłem, że to Miguel za tym stoi, a Guillermo José jest jego wspólnikiem. Tylko dlaczego one go bronią? Wybacz, ale ja to mówiłem. Widać, matka w końcu zrozumiała, że jej syn jest draniem. Pani Gertrudis, co pani tu robi? Chcę, żebyś powiedział mi prawdę. Dlaczego mam oddać Miguela w ręce policji? To nie ma nic wspólnego z panią. To sprawa między Miguelem a mną. Proszę sobie iść. Nic z tego. Dlaczego porwałeś moją siostrę? Co z tobą? Dlaczego nienawidzisz mojej rodziny? To nic osobistego. Nic osobistego? Zniszczyłeś życie mojej rodziny. Zaplanowałeś to razem z moją ciotką?
Ona umarła, a ty dalej postanowiłeś nas szantażować? Nie. Pani Dalila była kolejną ofiarą szantażu. Pewnie pani o tym wie, skoro tu jest. To nie był mój pomysł. Pani ciotka zapłaciła za to wysoką cenę. Dlaczego mam ci wierzyć? Chciałeś zrzucić winę na Tiburcio. Tak. I na panią Dalilę. Popełniłem błąd. Są niewinni. Ale to była część planu. Czyjego? Chce pani poznać prawdę? Miguel. Jest pajączkiem. Powinienem zamknąć biuro, ale byłem zmęczony po trasie. Pewnie spieszyłeś się do swoich kumpli, Tiburcio. Nigdy by tak nie postąpił. Wiem, że mój brat jest perfekcyjny. Poczekaj, oddzwonię. Puszczaj. No proszę, Guillermo José, prawa ręka mojego ojca. Przepraszam, chciałeś nas okraść. Potrzebuję pieniędzy, proszę nikomu nie mówić. Uspokój się. Wstawaj. Postąpiłeś źle, może cię to drogo kosztować. Oddasz mnie w ręce policji? Powinienem. Ale pomyślałem, że możesz mi się przydać. Wpadłem na pewien pomysł. Powiedział, że nie odda mnie w ręce policji pod warunkiem, że pomogę mu w jego planie. Chcę wyciągnąć duże pieniądze od ojca. Chcę mu obrzydzić życie. Wciąż wtrąca się w nie swoje sprawy. Możesz zarobić kupę kasy, a nie te marne grosze, które chciałeś ukraść. Twoja decyzja. Albo mi pomożesz, albo trafisz do pudła. Zgodziłem się, chciwość wzięła górę. Niemożliwe. Miguel jest dobrym chłopcem. Gdyby tego nie wymyślił. Pani syn to wcielony diabeł. To on wszystko wymyślił. Listy z pogróżkami, pożar. To niemożliwe. Tylko wykonywałem jego polecenia. Na początku myślałem, że chodzi mu o pieniądze. Wie pani, kiedy zrozumiałem, że jest szalony? Co ty na to? Widzisz... Powiedz coś. Szantaż to jedno, ale to, o co mnie prosisz, to część mojego planu. Myślę, że posuwasz się za daleko. Nie możemy się cofnąć. Jeśli chcesz pieniądze, musimy nacisnąć na mojego ojca. A to jest najlepszy sposób. Ale... Chcesz porwać kobietę w ciąży? Tak. Porwiemy Mabel.
cuando empecé a seguir a la señorita. Wtedy zacząłem śledzić Mabel. Informowałem go o wszystkim. Mówiłem, z kim się spotyka, z kim rozmawia. Zawsze był to Felicito, pani mąż. Zrozumiałem, że Miguel ma obsesję na jej punkcie. Może pani nie chce, żebym mówił dalej? Mów. Muszę wiedzieć, czy Miguel miał świadomość, że Mabel jest kochanką Felicito. Sądzę, że tak. Ten romans był częścią jego planu zemsty na ojcu. Jak ją poznał? Kiedy? Nie wiem. Proszę jego zapytać. Miguel ma obsesję na jej punkcie, dlatego chce się zemścić na ojcu. Dlaczego? Co Felicito mu zrobił? Nie wiem. To wasze sprawy rodzinne. Powiem tylko, że nie miałem nic wspólnego ze śmiercią pani ciotki. Wiem, popełniła samobójstwo. Nie. Została zamordowana. Matko Święta. Czego ty chcesz? Dlaczego tak mówisz? Chcesz się zemścić na moim synu? Mówię szczerą prawdę. Lepiej, żeby dowiedziała się pani ode mnie, zanim zaczną się plotki. Powiem tylko, że pani syn musi zapłacić za to, co zrobił. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Błagam, nie rób tego. Jeśli chcesz się zemścić, zabij mnie. Nic z tego. To on musi ponieść karę. Straciliśmy nasze akcje w firmie? Niezupełnie. Ty je straciłeś, ja swoje mam. Dlaczego Rigoberto mnie zdradził? Rigoberto, Pacho, Armida, Lucila, nikt cię nie lubi. Te akcje były moje. Co ja zrobiłem? Byłeś zaślepiony miłością. Co ty sobie myślałeś? Że skoro Rigoberto pomaga ci w przekrętach, jest uczciwy? Jesteście siebie warci. Widzę, że się cieszysz. Nieprawda. Sam jesteś sobie winien. Za błędy zawsze się płaci. Rigoberto też będzie musiał. Od dawna nie wierzę w boską sprawiedliwość. Oby nie istniała, mam kilka grzeszków na sumieniu. A ja wylądowałem w więzieniu za coś, czego nie zrobiłem. Nie zabiłem taty i nie chciałem sprzedawać swoich akcji. Naprawdę nie zabiłeś taty? Przysięgam, to nie ja. Więc kto? Jedziemy do Hiszpanii. ¿Cómo le fue? Jak poszło? Ya salieron. Są szczęśliwi, jak wyjechali na miesiąc miodowy. Przesyłam ci zdjęcia.
equivoqué contigo. Listo. Aquí están las fotos de las maletas. Mam zdjęcia walizek. Fácil o difícil. ¿Da pan radę? A ver, miremos. Spójrzmy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ile mamy czasu? 3 godziny. Okay. Eso es suficiente. Wystarczy. No se preocupe. Mam wobec pani dług. Spłacę go. Dlaczego nie możemy wezwać Miguela na przesłuchanie? Po co? Zacznie coś podejrzewać. Chłopak jest inteligentny. Lepiej nadal go obserwujmy. Uważam, że powinniśmy naciskać na prokuraturę, by wydała nakaz aresztowania Miguela. Mamy wystarczającą ilość dowodów, żeby go aresztować? Odbierz. Permiso, mi capitán. Tak jest. Alo? No diga nada. Habla con Guillermo. Mówi Guillermo José. Chce się oddać w ręce policji, ale pod jednym warunkiem. Pan po mnie przyjdzie. Donde? Gdzie? Tiene mi palabra. Możesz na mnie liczyć. ¿Qué pasó? Co się stało? No, mi capitán, lo que pasa es que muszę wziąć wolne. Dzwonili z domu. Chodzi o moją mamę. Co z nią? Biedaczka spadła ze schodów i się potłukła. Idź. Matka najważniejsza. Tak jest. Daj znać, co z mamą. Z mamą? Z twoją mamą. Oczywiście. Rodriguez? Tak, kapitanie. Masz śledzić Litumę, ale dyskretnie. Tak jest. Pospiesz się. Każdy może nas przekonać do swoich poglądów. Co tu robisz? Wiem, że masz kontakt z Guillermo José. Powiedz mu, że muszę się z nim spotkać. Przecież byłeś z nim umówiony. Odwołał spotkanie. Nie wierzę. Co mu zrobiłeś? Nic. Uspokój się. Opowiedział mi całą prawdę. Mieliście się spotkać. Zabiłeś go? Nie. Co mu zrobiłeś? Co ty wygadujesz? Powiedz prawdę. Uspokój się. Pomocy. Chcą mnie zabić. Lepiej, żeby pani sobie poszła. Poczekam na Litumę. Chcę wiedzieć, co mu powiesz. Czy oskarżysz mojego syna? Tu może być niebezpiecznie. Mamo, co tu robisz? Powiedz, że tego nie zrobiłeś. Co on ci powiedział? Prawdę. Dlaczego? On kłamie. To szantażysta. Nie dostał, czego żądał, więc teraz mnie oskarża. Zapytaj go, czy ma dowody. Kłamie. Przyznaj się matce, że jesteś pajączkiem. Uciekaj, synku. Wracaj, draniu. Nie strzelaj. Niech się pani nie wtąca. Nie strzelaj. Zabieraj łapy. Pokaż się, tchórzu. Gdzie jesteś?
czy nie jest? Nie wiem. Nie żyje? Nie mam pojęcia. Żyje? Nie oddycha. Nie ruszać się. On nie żyje. To był wypadek. Ręce do góry. Kto go zabił? To był wypadek. Kto go zabił? Ręce w górze. Nie ja. Przyznaj się. To ja. Nie rób tego. Jeszcze raz zapytam. Kto go zabił? Ty? Ja. Nie. Wersja polska TVN. Tekst Michał Marrodan. Czytał Paweł Straszewski.